nas to wszystko zaskakuje, że ta Politechnika Dziecięca miała taki ogromny sukces, że odniosła taki sukces. Przez te 10 lat ukończyło ją 4 tysiące absolwentów, więc to jest miarą dzisiaj tego sukcesu, że przez wszystkie te lata znajdowali się i rodzice, i dzieci, którzy chcieli do nas przychodzić. Bardzo fajna inicjatywa, a myślę, że dzieciaki bardzo ciekawie słuchają wykładów i są one bardzo różnorodne, także tam każdy znajduje coś dla siebie dzisiaj po sporcie i mam nadzieję, że się podobało. Sport to zdrowie. Można znak równa się dać przy tych dwóch rzeczach, bo ktoś, kto nie jest aktywny, nie uprawia żadnej aktywności ruchowej, to też tego zdrowia nie utrzyma zbyt długo. Że warto wierzyć w swoje umiejętności, że trzeba dążyć do sukcesu. Jeśli chce się osiągnąć sukces, trzeba trenować. I prawdziwy mistrz musi być wytrwały i że do mistrzostwa trzeba lat treningu. Trzeba być bardzo cierpliwym, ponieważ żeby dużo osiągnąć, trzeba ćwiczyć bardzo długo. No przede wszystkim trzeba chcieć tym mistrzem spróbować zostać, potem znaleźć dla siebie dziedzinę, być wytrwale, zostawać w niej, pracować ciężko i wtedy, mając trochę szczęścia, tym mistrzem można zostać.